stolicy Zagłębia Sosnowcu działa Stowarzyszenie Aktywne Kobiety. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety to organizacja pozarządowa, która działa już 7 lat. Od 2001 roku. Początkowo takim głównym celem stowarzyszenia było działanie na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym. Szybko jednak się okazało, że trudno mówić o zwiększeniu udziału kobiet w organach decyzyjnych w sytuacji, kiedy mają dużo innych bardzo poważnych problemów. Stąd i nieco zmieniałyśmy cele stowarzyszenia. Obecnie taką misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju kobiet, wspieranie kobiet w ich działaniach, między innymi w działaniach w życiu publicznym, ale i także przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, przeciwdziałanie bezrobociu. W związku z tymi celami stowarzyszenie realizuje szereg projektów. Na przykład na rzecz matek samotnie wychowujących dzieci, czy na rzecz pomocy psychologicznej czy prawnej, ale już nie tylko dla kobiet, ale i nawet dla ich rodzin. Kobiety przychodzące do naszego stowarzyszenia na zajęcia, na przykład dla matek samotnie wychowujących dzieci, przychodzą ze swoimi dziećmi, dlatego że w naszym stowarzyszeniu jest takie szczególne miejsce. Tym szczególnym miejscem jest właśnie bawialnia. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety organizuje aktualnie projekt Wybierz Trzeci Sektor i Pracuj z Pasją. W czasie warsztatów Wybierz Trzeci Sektor i Pracuj z Pasją staramy się zachęcić studentów oraz absolwentów uczelni wyższych na Śląsku do pracy zawodowej, zarobkowej w organizacjach pozarządowych. Bo właśnie tu, w stowarzyszeniach i fundacjach można realizować swoje pomysły, robić coś ważnego dla innych ludzi i pracować z pasją. W Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety. To jest mój początek przygody z organizacjami pozarządowymi, to jest początek pracy w trzecim sektorze. Zajmuję się teraz projektami, już byłam na szkoleniu o pisaniu projektów, o kontaktach z mediami, w finansowaniu kultury. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie bardzo mi się podoba i zachęcam innych, aby także spróbowali zająć się organizacjami pozarządowymi, zaczęli współpracę z różnymi stowarzyszeniami. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zorganizowało 5 edycji Festiwalu Rozwojowo-Rozrywkowego dla Kobiet Progesteron. Na Progesteronie organizujemy 190 różnych warsztatów dotyczących twórczej rozrywki, rozwoju osobistego, gdzie kobiety mają możliwość poznania różnych metod i zdecydowania, co je tak naprawdę interesuje. Dzięki działalności Stowarzyszenia Aktywne Kobiety mogłam rozwinąć umiejętności, których nauczyłam się podczas studiów na Uniwersytecie Śląskim na kierunku produkcja filmowa. Zorganizowałam festiwal filmowy Feminostrada. Jest to festiwal, który odbywa się co roku w okolicach Dnia Kobiet i prezentujemy tam filmy, które pokazują problemy kobiet w różnych kontekstach społecznych i historycznych. W zeszłym roku nasz festiwal odwiedziło aż 1200 kobiet, także cieszy się on na Śląsku bardzo dużą popularnością. Biorę udział w różnych festiwalach, m.in. we festiwalu Progesteron. Poza tym mam możliwość uczestniczenia we warsztacie Wybierz Trzeci Sektor. Jestem z tego warsztatu bardzo zadowolona, gdyż uzyskałam potem certyfikat. Stowarzyszenie ma bardzo szeroki zakres działalności. Udzielane są porady prawne, porady psychologiczne. Dla Stowarzyszenia Aktywne Kobiety prowadzę poradnictwo psychologiczne oraz grupę wsparcia dla kobiet w trakcie i po rozwodzie. Poradnictwo psychologiczne obejmuje jedno lub kilka spotkania, na których przychodzą panie mające głównie problemy w relacjach z mężem z powodu głównie nadużywania alkoholu i doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej. Natomiast grupa wsparcia dla kobiet w trakcie i po rozwodzie obejmuje takie wsparcie wzajemne dla siebie kobiet, które się właśnie rozwodzą, ale także budowę samooceny, poczucia własnej wartości przy rozpoczęciu nowego etapu w życiu tych kobiet.